Witam, dzień dobry, cześć wszystkim. Piękny, sobotni poranek, jest po godzinie 6. Dzisiejszy odcinek będzie składał się z kilku rzek, z kilku miejscówek. Razem z Mateuszem wybraliśmy się w Bieszczady. Na mapie mamy zaznaczonych kilka miejsc. Mam nadzieję, że wszystkie uda się obłowić. No i że uda coś się złowić. Tutaj jest pierwsza rzeka. Tak mniej więcej wygląda. A druga strona jest ciekawsza. I zdecydowanie spokojniejsza. Także może uda się jakieś strągi złowić w tym miejscu, albo krenia. My się zbieramy, idziemy w dół. Idziemy szukać, walczyć, trzymajcie kciuki. Także zobaczymy, co dzisiaj się będzie dziać. Nie, w porządku jest, no. Ciekawe właśnie, jakby była czyściejsza, wiesz, jak to będzie wyglądać. Znaczy... Ja wiem. Jeżeli w ogóle są tu ryby, wiesz. Pytałem, ale odpowiedzi nie uzyskałem, wiesz. Słuchajcie, pierwsza miejscówka za nami. Ani brania, na nic. Także nie tracimy czasu, jedziemy dalej na inną rzekę. Tutaj już sprawdziliśmy, fajnie, brudno, brudna woda. Jest nurt i spokojna. Na pewno tu kiedyś jeszcze przyjedziemy, ale na razie jedziemy na kolejną rzekę. Właśnie się zbliżam do rzeki, do miejsca numer 2. Tutaj niestety także jest wysoki stan i woda jest brudna. Tak to wygląda mniej więcej. Ale w tym miejscu przynajmniej mam pewność, że są pstrągi, ponieważ nieraz udało mi się złowić. Także próbuję, rzucam. Jak nic się nie będzie brało, to biorę kolegę Mateusza i jedziemy na kolejną rzekę. Powinny. A ta fajnie się ta woda wybrzusza. Ciekawe. Tak, tak, od dołu, no. Razem z Mateuszem minęliśmy Lesko, minęliśmy Uszczyki Dolne. W Uszczykach odbiliśmy na południe. Także jesteśmy w okolicach obecnie. No i chwilkę będziemy się tu kręcić. Jak na razie nic nie udało się złowić. Wszędzie wyższy stan wody oraz woda jest delikatnie brudna. Ale jeździmy, szukamy, nie rezygnujemy. Jest fajnie, piękna pogoda, deszczu na pewno nie będzie. No i Bieszczady. Samo przybywanie w Bieszczadach sprawia wielką przyjemność. Nic, spróbujemy, także może coś dzisiaj uda się złowić.
Ale świetny widok. Idą owieczki. Tam u góry pies jeden. Ten też. Ale widok, powiem ci. Aha, raz, dwa, trzy psy. Tam taki ten ostatni. A ten milusi chyba, bo stary jakiś. No, czarki podkalać. Piękne. Bieszczady, proszę państwa. Przepiękne Bieszczady. Słuchajcie, w końcu trafiliśmy na rzekę, która jest czysta. Stan jest idealny, nie jest za niski ani za wysoki. Spójrzcie, jak tu fajnie widać. Tutaj wpływa ta rzeka, sobie płynie i tam wpływa do sanu. San jest brudny, brązowy, a ta rzeka jest przeźroczysta, idealna. Tutaj mniej więcej w tym otoczeniu będziemy szukać pstrąga. Ale też wiem, że są tu okonie i klenie. Tak wygląda z tej strony. Tam uwaga, niedźwiedzie. I tutaj druga strona. Mam nadzieję, że w tym miejscu uda coś się złowić. Po prostu jest super, wspaniale, wspaniale. Mateusz ma pierwszego pstrąga. Pstrąg. Ale piękny, czerwone kropki, super. Super. I wygrałem konkurs na batonik. Świetnie, super. Próbuję ciągle na białego łowić. Niestety ani brania nie mam. A tak nie może być, żeby Mateusz złowił jednego, a ja na razie nic. To oczywiście forma żartu. Także szukam jakiegoś strągowego woblera. Jeden z moich ulubionych. I zobaczymy. Kleń! Ale jaki? Słuchajcie, jest kleń. Taki klenik, super! Chodź mi zrób zdjęcie. Słuchajcie, 1-1, taki kleń i do wody z powrotem. Super, super.
jest drugi pstrąg, albo pierwszy, sam już nie wiem. Jest kolejny pstrąg. Taki pstrąg, super. I do wody. Słuchajcie, jest piękna pogoda. Są ryby, ryby dopisują. Jak na razie to biorą tylko i wyłącznie na woblera. Ja ciągle łowię takim. Mateusz ma podobnego, tylko trochę mniejszego. Próbuję także łowić na robaki różnej maści, ale niestety kompletnie nic na robaki nie bierze. Ale nadziei nie tracę, ponieważ fajnie sobie rzucam tymi robakami w górę i one z nurtem spływają w dół. Prawie przy samym dnie. Także wierzę, że w końcu jakiś pstrąg na niego weźmie. Jest po prostu cudownie, naprawdę jest cudownie. Słuchajcie, jesteśmy na kolejnej miejscówce, na kolejnej rzece. Tutaj trochę wieje, mam nadzieję, że nie będzie tego słychać aż tak. Będziemy tutaj, chwilkę spędzimy czasu. W dalszym ciągu pogoda się utrzymuje. Jest przepięknie, wiatru nie ma. Mam nadzieję, że i tutaj nam te pstrągi dopiszą. Także ja wchodzę, Mateusz za mną. I będziemy walczyć. Cztery razy brał. Ale malutki. Mateusz ma niewielkiego. Jakiś zadowolony, super. Ale ma inny kolor chyba, nie? Ma kropki czerwone? Super. Taki niewielki, super. Cały ładny. To mi tam taki troszkę większy tutaj brał.
Słuchajcie, panie, panowie, przejechaliśmy Aduszczyk w kierunku na południe, Wołosatę. Później pojechaliśmy mniej więcej na Terkę, ale wróciliśmy w kierunku na Cisną. I od Cisnej przez Majdan jesteśmy na trasie między Cisną a Komańczą. I gdzieś tutaj jakoś na chwilkę się zatrzymaliśmy przy niewielkiej rzeczce. I tutaj ponownie szukamy pstrągów. Kiedyś byłem w tym miejscu, udało mi się złowić kilka kręgi. A dzisiaj liczę, dzisiaj tylko, jak dla mnie osobiście, liczy się tylko pstrąg. Mateusz już atakuje, szuka ryby. Tak ta rzeczka mniej więcej wygląda. Super, ciekawe, czy coś tutaj będzie się dziać. Naprawdę ciekawe. Tutaj jesteśmy na nieznanej wodzie, dosłownie nieznanej. No i Mateusz niewielkiego bolenia wyciągnął, super. Personal Jesus. Krajnik 5-5. Kurde, niewielki krajnik, ale jednak. A tu go wpuścimy. Super. Na takiego małego dinksa. Taki mały dinks. Słuchajcie, 15 minut, fajnie się pobawiliśmy, sama malizna brała. A teraz idziemy na konkrety, mam nadzieję, że konkrety. Także zostańcie jeszcze z nami, pokażemy wam jeszcze inne ciekawe miejsca. Jak widzieliście, bardzo ładnie połowiliśmy. Byliśmy dosłownie na około 6 rzekach. I wiecie, co jest nienormalne? Według mnie, że 6 razy musieliśmy się w rejestrze wpisywać. Na każdej z rzek z jedną datą i oczywiście z inną miejscowością. No według mnie tak nie powinno być, no ale... Według mnie powinno być tak, że po prostu wędkarz wpisuje jeden dzień i nie wiem, na przykład województwo czy okręg i to wszystko, i sobie łowi po prostu gdzie chce w obrębie tego województwa. No a niestety to już nie od nas zależy. Super, połowiliśmy bardzo fajnie, szczególnie te pstrągi w pewnej rzece, a poza tym widzieliśmy też po prostu inne krajobrazy, także super, super, cały dzień praktycznie na rybach. Jak się podoba, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, ja dziękuję. I zapraszam do następnego filmu. Na razie, cześć.